Super Farmer. Sporo czasu mnie nie było, ale nie było co nagrywać. Dzisiaj Klicio orkę zimową przeprowadza pod ziemniaki. Po rzepaku był talerzowany dwa razy. Po pierwszym razie po prostu odrósł. Te listki, które nie były przykryte, a były pocięte łodygi, ale pod ziemią, nie wiem, przyjęły się, coś po prostu urósł jeszcze raz, więc był stależowany drugi raz. No i dzisiaj rano sobie pobronowałem tak właśnie jak orzeł, żeby go troszeczkę tą ziemię, tą skorupkę przerwać, no bo po tylu deszczach to się niezło zrobiła skorupa. No i też przy okazji trochę się pochylił w tamtą stronę, tak teraz jadę, i ładniej go przykrywa, bo też za dużo go nie ma. Co? Może mówię wszystkim, ale bez trzeciej skiby. Miałem orać dwójką oryginalną, ale tam przed tym jest coś, czubek wygiął do góry za bardzo i nie chciał chodzić. Nie wymieniliśmy na ten, bo tam w tamtym były lemiesze już takie nieciekawe, ale jeszcze chcieliśmy je właśnie tutaj dotrzeć. No ale wygiął się ten czubek i trzeba było drugim pubiem orać. Sam, no to mały kawałek, hektar niecały, więc nie ma co dwóch ciągników tutaj się męczyć. Może tak gdzieś z prędkością 5 km, 6, czy tak może z górki na godzinę. Pewnie skiby się świecą. Tutaj drugi korpus, druga odkłonie jest bardziej wystorcowana, tak żeby właśnie te skiby się robiły takie, po drugie się świecą, a po pierwsze odkładnie rozsypują bardziej. Nie wiem dlaczego poprzedni właściciel tak sobie ustawił to. Tam jak ktoś może wie, albo nie wie, jak ma taki pup, to niech sobie zobaczy tam. Przynajmniej u nas są takie płaskowiki za odkładnią i takie dziury z fasolką. I tutaj właśnie na pierwszej skibie ona jest jakby tak, pierwsza odkładnia jest odsunięta jakby do tyłu, a druga jest na maksa do przodu. Dlatego właśnie tak to się dzieje. Głębokość nie wiem, tak może później zmierzę albo nie, ale myślę, że 30 cm jest, 25. Zapomniałem się trochę, tutaj właśnie jest to żyto. Żyto na kiszonkę siane bezorkowo. Widzę już, że tak widać, o, że tutaj jest, tutaj nie ma, ale to jest bardziej równo. Coś ten telefon tak nieładnie to chce spierać. No, jest teraz właśnie okienko pogodowe, więc orze. Ogólnie dzisiaj jest, zaraz wam powiem. Ale cały poprzedni tydzień padało. Jak w większości chyba kraju. Dzisiaj rano było pochmurno, później wyszło słoneczko. Właśnie przeszło trochę po tym bronowaniu. Nie rozpiętuj się. No i co? Tutaj też jest żyto. To było siane siewnikiem tam koręcznie i tak też jest trochę nierówno, ale nie aż to jak widać. Właśnie dzisiaj jest super pogoda. Bo jest tak, chmurki jak widzicie takie, o, słońce troszeczkę i wiaterek, ogólnie jest chłodno, nie wiem czy jest ponad 5 stopni, może delikatnie. No i właśnie chcemy tutaj, nie wiem, nie będzie widać, o nie, tu widać. Są takie delikatne, żółte plamy tutaj, to już prawie, albo co jęczmienia jest. Właśnie chcemy opryskać to do listy waflowitem. Jaśniejsze przepłony. Tutaj też jest słabsze, przecież to po prostu były mszyce. Już za późno było na pryskanie, trochę też pogoda nie było jak, co, kiedy. Więc nie było zbytnio możliwości. Tak, chcemy to opryskać wapnem, ponieważ no jak wiadomo nie było wapnowane. Muszę bluzę sobie wyprostować.
się mi brzuszek zrobił. Więc dzisiaj taki pierwszy dzień takiej pogody, więc ja tutaj oszczę tam koło górnika troszeczkę równa, bo się narobiło tych kolejin. No i fajnie by było, jakby taka pogoda była do wieczora i jeszcze jutro, to byśmy właśnie opryskali to. To jeszcze musimy dokupić dwie bańki. Na początku miało być na samiecie, ale w końcu stwierdziliśmy, że już jak robisz to wszystko, na pewno nie zaszkodzi, a może pomoże. Nie jest to znowu jakiś duży wydatek. No i co? Wzorki, myślę, że to już w sumie na tyle i tak ogólnie co się działo. Co, jeszcze mogę powiedzieć, że jest jeden nowy nabytek, ale taki nabytek bardziej na prace jesienne, ale film dostaniecie chyba na wiosnę, on już był kupiony w połowie września. No ale wymaga trochę malowania, nie wymaga remontu, więc nie widzę sensu wstawiać jakiś film z kilkoma ujęciami, ani vloga nagrywać specjalnie, tylko po prostu na wiosnę już razem z malowaniem. Bo teraz też tak nie było czasu, pogoda też nie pasowała i tak stoi pod wiatą. Więc na wiosnę, no chyba że uda się wcześniej pomalować, będziecie mieli film. Jaki to jest nabytek, to mój nie będę zdradzał na razie. Ale powiem tylko, że nie jest jakaś żadna nowa maszynka, po prostu już taką mieliśmy na gospodarstwie i została wymieniona na, można powiedzieć, nowszy model. Co? I jest też zrobiony już remont do rzutnika, ale o tym też będzie film na wiosnę. Po prostu jak się go pomaluje, bo teraz on tak zbytnio ciekawie nie wygląda. Bo tam były wymieniane burty, były wymieniane łańcuch, listwy, ale to będzie wszystko na filmie i teraz taki jest po prostu baciaty, można powiedzieć, bo tam pół rozrzutnika w jednym kolorze, pół rozrzutnika w drugim kolorze, a jeszcze jakieś wstawki były robione tam z profila, to są są zamazane po prostu farbą taką, jaką była, żeby nawet niektóre to olejem przepalonym chyba, też nie, olejem nie, po prostu tak, żeby aby to nie rdzewiało, bo dopiero wczoraj też podwiatek ostawiliśmy, też cyrki były, bo musieliśmy doły kopać pod wiatą, żeby cały wszedł, a nie pół. Nie wiem, jakoś urósł przed ten remont. Dowiecie się w filmie. Dobra, już 8 minut, więc na dzisiaj to by było na tyle. I widzimy się przy następnym vlogu bądź filmie. Na razie.